Jak on Ciebie kocha? Czyli jaka jest jego miłość do Ciebie? Jakie uczucia on do Ciebie ma? Zobaczmy, co powiedzą na ten temat karty Tarota. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów, nowych słuchaczy, subskrybentów. Zasubskrybujcie wszyscy mój kanał, byście dostawali codzienne wróżby kolektywne, codzienne powiadomienia o filmikach. Kliknij opcję subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, a YouTube wyśle Ci wszystkie zawiadomienia o moich premierach i nowych wróżbach. Proszę, komentujcie również moje filmiki, moje wróżby. Piszcie, czy rezonują. Dawajcie kciuczki w górę, bądźcie aktywni i wymieniajcie się ze mną swoją energią, bym miała ciągle tą nową motywację, inspirację do tworzenia nowych filmików z wróżbami. Na wróżby indywidualne zapraszam poprzez mój e-mail. Piszcie na mój adres e-mailowy, który znajdziecie pod każdym moim filmikiem i w komentarzach, jakie wróżby indywidualne sobie życzycie. Wróżby osobiste, indywidualne robię na podstawie Waszych zdjęć, daty urodzenia oraz Waszych konkretnych pytań do kart. Zapraszam. Przyjrzyjmy się teraz odpowiedziom kart na to pytanie, jaką miłością on Ciebie kocha. Mamy trzy grupy do wyboru. Pierwsza grupa to kryształ. Druga grupa aniołek. I trzecia grupa obelisk, kryształ górski. Proszę, wybierz sobie jedną z tych grup, która przyciąga Twoje oko, która magnetyzuje Cię. Zaczynam od grupy pierwszej. Jaką miłością on Ciebie kocha? Czyli wszyscy ci, którzy wybrali ten oto kryształ. Cesarzowa. Cesarzowa to jest tylko energia tej karty. Niezależnie, czy osoba, o której myślisz, jest mężczyzną czy kobietą, ta karta pokazuje miłość tej osoby jako energia. Także płeć jest tutaj nieistotna. Ta karta mówi o miłości pięknej, powabnej, silnej, romantycznej. Cesarzowa przedstawiona na tej karcie jest dobrą matką, dobrą partnerką, dobrą żoną i dobrą kochanką. Dobrą opiekunką, która troszczy się o wszystko. Która jest połączona z naturą, która umie wszystkie rzeczy dobrze poprowadzić, rozwinąć. Jego miłość jest konkretna, silna, ale jest Twoja osoba ukochana również władcza. Wie, czego chce, śmiało podąża do celu, także w sprawach emocjonalnych, związkowych, partnerskich i lubi być również tą całą głową w związku, czyli lubi rządzić. Władza bowiem, która pokazana jest na tej karcie, jest bardzo dominująca, czyli również w miłości, jeśli nawet ta osoba ukochana Ciebie kocha, jest to osoba dominująca, która lubi być władcą, władczynią w tym związku. Zostaw jej tą rolę, ponieważ ona tego potrzebuje. Ta osoba po prostu potrzebuje tej władzy, potrzebuje, by wszystkim tutaj zarządzać. Ale jest to zarządzanie dobre, stanowcze, konkretne, rezolutne, rozumne. Miłość, która przedstawiona jest na tej karcie, jest piękna, silna, a
ale również miłość, która troszczy się o wszystkich wokoło, by wszystkim wokoło było dobrze, by wszyscy wokoło byli szczęśliwi. Także jest to silne uczucie miłości i stabilna miłość. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to aniołek biały. Jaka jest miłość osoby, o której myślisz, do ciebie? Król buław. Król buław to oczywiście miłość namiętna, żarliwa, ognista, charyzmatyczna osobowość, która bardzo ma duże pożądanie. Bardzo ma ten król silną potrzebę seksualną. Przede wszystkim dla tej osoby, o której myślisz, jest ważna seksualność w związku. Być może jest między wami właśnie duża chemia, którą on wyczuwa. Chemia, pożądanie, magnetyczność, magnetyzm. Taka magia, która was do siebie przyciąga. I to jest bardzo ważne dla tej osobowości, która jest przedstawiona na tej karcie. Miłość tej ukochanej waszej osoby do was jest przede wszystkim oparta na dużym pożądaniu i dużej chemii między wami. Dużej atrakcyjności. Jesteście dla siebie atrakcyjni i pociągacie siebie nawzajem bardzo seksualnie. Widzimy, że ten król trzyma w ręku buławę. Jest gotowy, by wstać. Jego kolorem jest kolor czerwony, ognisty, namiętny. Nawet włosy jego są czerwone. Jest to oczywiście symbol miłości, namiętności, pożądania, seksualności. I właśnie taka gorąca miłość, aktywna, pełna żaru, jest tutaj przedstawiona. Miłość namiętna, żarliwa, ognista, bardzo silna chemia. I dobra seksualność. Dziękuję grupie drugiej. Zapraszam serdecznie grupę trzecią. Grupa trzecia to obelisk, kwarc górski. Jaką miłością kocha cię twoja osoba ukochana? König kielichów, czyli król kielichów. Król kielichów to osoba romantyczna, miłość romantyczna, pełna emocji, uczuć, pełna flirtów, romansu, piękna, romansowa atmosfera. Król kielichów to osoba bardzo romantyczna, dla której uczucia i emocje stoją na pierwszym miejscu. Ta osoba będzie cię bardzo kochać. Emocje będą was opływać i dużo romantycznych, pięknych momentów przeżyjecie razem. Flirty, dużo uczuciowych, emocjonalnych spraw, które was będą wiązać, jest jej ważne dla tej osoby. Rozmowa o emocjach jest z tą osobą możliwa, ponieważ emocje są domeną tej karty. Ta karta obiecuje miłość emocjonalną, piękne uczucia, które możecie do siebie wyrażać. Miłość pełna uczuć, tkliwości, romantyczności. Król kielichów to najbardziej romantyczna karta w tarocie. Więc tutaj mamy obietnicę miłości bardzo, bardzo, bardzo pięknej i być może jest to wasze spełnienie emocjonalne, wasze marzenia o pięknej, romantycznej miłości spełnią się. Jednak uwaga, ponieważ król kielichów może być również niestały,
niestały w uczuciach, niewierny, ponieważ lubi flirty i lubi emocjonalne sytuacje. Ale jeśli taki król kielichów zakocha się w Tobie głęboko, prawdziwie, to miłość namiętna i pełna emocji jest tutaj gwarantowana. Dziękuję serdecznie grupie trzeciej. Życzę Wam wszystkim oczywiście wspaniałej, pięknej, romantycznej miłości. Niezależnie od tego, jaką grupę wybraliście. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.